dobry, Katarzyna Kolanda-Zalewska. To są Fakty po faktach. W tym szczególnym dniu 1 sierpnia naszym gościem jest pani Hanna Stadnik, pseudonim Hanka, uczestniczka powstania warszawskiego sanitariuszka. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Polacy rządzili rzekomo, prawda? Proszę pani, jeszcze jedną rzecz powiem też, co mogę powiedzieć. Bardzo uważam. Ojciec braci Kaczyńskich był moim kolegą z Baszty. I jak Leszek został prezydentem Warszawy, myśmy mu gratulowali. A on na ojciec nam powiedział, moim dzieciom nie wolno dać władzy, bo zniszczą każdego, kto będzie od nich lepszy. Bo są złośliwi. Ojciec, jeśli to mówi, to wie, co mówi. Leszek się zmienił. Leszek był już z obserwacji też, bo znam panią Marię, żonę Leszka. Naprawdę wspaniała kobieta. I ona go wychowała po prostu, jak prawie każda żona męża.